idę do szklarenki. Okryję rosnące tutaj agapanty, ponieważ na noc, jeżeli dzień jest mroźny, zawsze zasłaniam agrowłókniną, a teraz dzień jest ciepły dosyć, chociaż słońca nie ma, a agapanty potrzebują dużo światła, dużo jasności, żeby mogły urosnąć. Tutaj, jak Państwo widzicie, już są pierwsze agapanty, chociaż mamy ostatni, może nie ostatni, przedostatni tydzień stycznia. Szczęśliwi czasu nie mierzą. I już tutaj wyraźnie widać, że agapanty się ożywiają, dlatego ja je podlewam i staram się zabezpieczać przed mrozem. A tutaj są rzodkiewki, posiałam rzodkiewki, troszeczkę je odgarnę, ponieważ widzę, że liście je zasłoniły i przeszkadzają im. Ja rzodkiewki wysiewam, proszę Państwa, w ogrodzie i w szklarni cały czas na bieżąco. Dlatego zawsze mamy własne, piękne, dorodne i zdrowe rzodkiewki. Idę po sianko dla kur. Trzeba zrobić porządek w kurnej chacie. A na strychu mamy magazyn na worku z sianem. Zresztą nie tylko, są tutaj jeszcze, widzę, jakieś różne inne rzeczy. Tu się wszystko sypie. Jest to świetne miejsce, ten stryszek, ponieważ siano tutaj doskonale się przechowuje. Miejsce suche, latem oczywiście bardzo ciepłe, a zimą chłodniejsze. Sianko nam się nigdzie nie pląta po garażach, piwnicach. Styczeń to dobry czas, aby przycinać nie tylko drzewa owocowe, jabłonie i śliwy, ale żeby też przycinać porzeczki i agres. Tutaj jest czarna porzeczka. Jak ja porzeczki przycinam? Wycinam zazwyczaj 2-3 najstarsze pędy. Wycinam w całości, oczywiście pędy złamane, czy jakieś pędy uschnięte. Zostawiam pędy młode po to, żeby cały czas roślina się odmładzała i żeby oczywiście było jak najwięcej owoców. A ponieważ przeprowadzam cięcie systematyczne, więc nie są to jakieś krzewy zaniedbane. Owoce z czarnej porzeczki uwielbiamy. Kiedyś robiłam nalewki i chyba będę musiała wrócić tutaj do starej tradycji robienia nalewek, ale nalewki robię już bez cukru. No i oczywiście soki. Proszę Państwa, soki u nas to jest obowiązek. Muszą być zawsze. Teraz robię soki bez cukru, ale są to naprawdę bardzo duże ilości, bo praktycznie z każdych owoców robię soki. Oczywiście jest to przede wszystkim czarna porzeczka, agrest i malina. Te soki są u nas często i najbardziej popularne. Tutaj, proszę Państwa, pod tą grubą warstwą śniegu jest przysypana róża. Jest to róża pnąca. Ona nie wygląda na różę pnącą, nie dlatego, że akurat śnieg ją przysypał, ale dlatego, że ja ją bardzo mocno przycinam. Przycinam ją kiedy? Grudzień, styczeń i luty. Wiem, zabrzmi to strasznie dla wielu z Państwa i dla wielu miłośników ogrodów, ale ja naprawdę tą jedną i jedyną różę właśnie tak przycinam. I chciałabym, aby wszystkie róże rosnące w naszych ogrodach, zwłaszcza róże pnące, właśnie były tak odporne jak ta róża. Długo nie znałam nazwy tej róży, ponieważ ponad 20 lat temu dostałam ją od kogoś. Jest to róża naprawdę fascynująca. Latem mam masę drobnych, znaczy drobnych, może nie są aż tak drobne, ale bardzo obfitych kwiatów. Są to kwiaty w kolorze różowym. Ona, gdy przekwita, te kwiaty robią się takie bledsze. Czy powtarza kwitnienie? Czasem zdarza się, że zakwitnie jesienią, ale to są bardzo pojedyncze kwiaty.
I jest to najprawdopodobniej albo róża pnąca Dorothy Perkins, albo jest to róża pnąca Super Dorothy. Nie wiem, tak na pewno, nie wiem stuprocentowo, ale 100% mogę powiedzieć, że jest to któraś z tych róż. Dlaczego jest aż tak odporna? Proszę Państwa, ja ją przycinam zimą i nigdy jej się nic nie dzieje. Ona odrasta przepięknie co roku kwitnie. Zdarza się, że jest porażona przez mączniaka. Wygląda to tak, że gdy przychodzę przez prawdziwego, jest cała róża w bieli. Jest po prostu porażona i pewnie wypadałoby ją albo wtedy wyciąć, albo czymś pryskać. Ja nie robię nic. 2-3 dni przychodzę tutaj z powrotem, patrzę, róża zielona, przepiękna, sama się leczy. Ja ją nie nawożę, ja jej nie podlewam. I tak jak mówię, przycinam, ponieważ jest to róża bardzo silnie rosnąca. Nawet gdy jej pędy położą się po ziemi, to ona bardzo szybko się ukorzenia. Ja sobie teraz kupiłam, znaczy mąż mi kupił jesienią, pochodną tej róży. Jest to róża, która ma mieć białe kwiaty, ale zdarza się, i to bardzo często, że na swoich pędach ta róża ma nie tylko białe kwiaty, ale również biało-różowe i różowe, czyli zachowuje cechy mateczne, czyli właśnie tej róży. I bardzo jestem ciekawa, jak będzie ta róża biała rosła, kwitła, czy będzie równie odporna na choroby jak ta. To jest po prostu przepiękna róża. Teraz, ponieważ ta część jest przysypana, więc nie będę przycinała. Jedynie chyba to, co wystaje. Dlaczego w ogóle przycinam? No przycinam, ponieważ ten wzrost jej jest tutaj naprawdę bardzo duży i albo musiałabym mieć jakąś podporę, ponieważ siatka jest za delikatna na taką różę. Dlatego postanowiłam, że mam ją w formie krzewu. Takiego niewielkiego krzewu, ale ona, proszę Państwa, sobie poradzi i bardzo szybko naprawdę urośnie. Wiem, że to, co teraz robię, niektórzy naprawdę określą jako działania bardzo drastyczne, ale proszę się nie martwić, pokażę Państwu latem, jak ta róża wygląda, jakie piękne ma kwiaty. I myślę, że warto znaleźć dla tej róży miejsce w ogrodzie, ale jeśli pozwolimy jej rosnąć, no to musi to być spore miejsce. Dlatego w Anglii ta róża jest bardzo popularna, ponieważ sadzi się ją przy murach, przy ścianach budynku i pozwala jej w zasadzie rosnąć swobodnie. Oczywiście są tacy, którzy przycinają, formują, bo przecież róże, w ogóle rośliny są roślinami plastycznymi i można z nich różne kształty tworzyć, formy. Przejdę tutaj koło siatki, tutaj jest niewygodnie. Przede wszystkim przycinam właśnie te pędy, które są tutaj bliżej siatki. Wiosną, teraz nie, ponieważ tutaj, tak jak mówię, jest dosyć dużo śniegu, ale wiosną, jeszcze marzec, kwiecień, gdy będą przemarznięte pędy, to ja wówczas jeszcze przycinam, bo zdarza się tak, to bardzo często, że róże są piękne, zielone, przyjdzie przymrozek i częściowo przemarzną, ale róża odbija, ta róża odbija i przepięknie kwitnie. Chcę Państwu teraz pokazać, jak ona będzie wyglądała po tym moim drastycznym przycięciu i oczywiście pokażę ją Państwu latem. I tak wygląda róża przycięta i do zobaczenia latem.